Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagramy w Max Payne 1. Cześć. Się wam muszę pochwalić. Okej, nie, idziemy dalej. Muszę się wam pochwalić na wstępie, że w nogach mi leży małe stworzenie. O! To on, załatwcie go. W życiu sam go załatwić. Mam małe stworzenie, takie czarno-białe w nogach. Imieniem Cezar. I trzymam mnie za skarpetki. Znaczy za jedną skarpetkę w sumie. Chcesz, żebym nogę ci dała bardziej pod pysk, czy nie? Fajnie jest. Nie to! F5. A szlak. Dobra, co ja mam tutaj zrobić? Tutaj na pewno nie wyjść. Tam jest wyjście, ale no jest zamknięte. Tu nie pójdę. O, tu mogę iść. A no tak, ja się mam tutaj teraz kawałek cofnąć, tak? Czy nie? Ej, gdzie ja mam teraz iść? Za pierwszym razem znalazłam to bez problemu. Teraz nie mam pojęcia. Idziemy tu. Tu nie ma przejścia. Więc idziemy tu. Tu jest zamknięty exit. Tu nie ma żadnych drzwi. To jest ten ukryty pokój. Tutaj też nie ma nic. O kurde, gdzie ja mam iść? Jakieś samochody jeżdżą. A no, zagubiłam się. A. Dobra, nie mówmy o tym, co? Krwioobieg Nowego Jorku. Kot mi poszedł? No poszedł. Patrzcie, na chwilę straciłam... Puścił mi łapki i... Stara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. I te szczury na górze. Dobra. Że jesteśmy ułożeni. Dobra. Valkyria. Pięknie, żeśmy to załatwili. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Śnieg sypał nam w oczy od samego początku sprawy Valkyrii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szanse na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Zawsze trzeba patrzeć na dobre strony. Dobra. Zapisujemy i idziemy dalej. Chyba ich zabiliśmy. No. Tak się to robi. A, nie to. Ja jak wam mówiłam, że byłam, przechodziłam... Przechodziłam to za pierwszym razem, te dwie pierwsze godziny, nie? Nie wiem, czy mówiłam, że akurat dwie pierwsze. No to nie pamiętam właśnie też wtedy, żeby tu było coś przydatnego.
Poza tą amunicją do berety, której nie mogę zebrać. Zapisujemy. Dowód rzeczowy numer 1. Gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Mamy teraz kij bejsbolowy, nie? Pięknie. Okej, tego nie mogę zabrać. Czemu ich akcja jest zawsze umieszczona w Los Angeles albo w Meksyku? Przecież wampiry nie lubią słońca. Gdybym był jednym z nich, to od razu bym się przeprowadził na biegun północny. Długa, zimowa noc. A czym byś tam żył? Krwią pingwinów? Nie, eskimosów. No głupie to nie jest. Przejdźmy z beretą. Okej. Cudnie. Okej. To poszło o wiele lepiej. Niż to, co mieliśmy do zaprezentowania pierwszym razem. Rzadko kiedy udaje mi się coś zrobić dobrze pierwszym razem. O, patrzcie, prawie przez strat. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Na stole leżał klucz. Super. Tutaj była gdzieś apteczka, z tego co pamiętam. Więc może sobie... No, mało to zawsze jest też równie dobry. No pięknie. Środki przeciwbólowe. Żeśmy tutaj łusek zostawili? My teraz idziemy tutaj. Dobra, tu jest walka z bossem. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Mówię ci, Kenny, byłem tym tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, Rico, jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, prawda? Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Okej, nie oczekuję, że skończymy to z jakąś małą ilością zdrowia, naprawdę.
Naprawdę. A, nawzajem się zabiliśmy. To był dopiero godny pojedynek. Jakbym rzuciła w nią molotowem. Za chuje. Jeszcze mnie przywaliła, no. Dobra. Twarda baba jak diabli. A, szlak. Nie to chciałam zrobić. W końcu. Dobra. A, szlak. A przynajmniej mamy więcej... więcej apteczek. Niż ich całkowity brak. Dobra. On tutaj stoi zaraz za drzwiami. Spróbujmy do niego z mołotowem. Nie. Nie dwie berety. Zróbmy ze śrutówką. Okej, nie chcę tracić tak głupio zdrowia. No ty tam uciekaj. Och. Dobra. Okej. No i teraz Zigla. O, dorwaliśmy go. Zajebiście. Teraz pochodźmy z Obrzynem. To nie było najlepsze. No, poaktualnij się. Okej. Pomysł był dobry, ale wykonanie chujowe. To tak samo. Jezu, jaka jestem zła w tą grę. Zwłaszcza dzisiaj. Wiecie co? Zapraszam. Spierdalaj jeden z drugim. Nawet jeśli dwa koktajle, to wszystko, co muszę na was zużyć. Tak, to tak, niech tak będzie. Mamy Ingrama
Ingram jest zajebistą bronią, tylko amunicja antyczna się do niego szybko kończy. Centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Szefie Gogniki, to Max Payne przyszedł, rzucił się na nas. Zabił, och! Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden glina. Oby to był żart. Rozwalcie go! Co za problem? Halo! Halo! Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Jak mrocznie. Tak mi się wydawało, że są tu apteczki. Tutaj nie ma już apteczek. Na tych automatach nie da się wygrać. Są przerobione, żeby skanować ludzi. Tu było tylko dwóch kolegów, nie? Mhm. Tu nic nie ma, z tego co pamiętam. Dobra, zapisujemy i idziemy dalej. Tutaj weźmy sobie Ingrama. Tam wchodzi dwóch, no. I tam wchodzi dwóch. Ho, ho, ho. Nie ma mowy. Dobra. Okej, nie mam za dużo amunicji, więc idziemy z dwoma. Mhm. Tamten ma Ingrama, więc... Jego też Ingramem. Okej, żeby wyjść, musimy wcisnąć ten przycisk tutaj, bo tam normalnie są drzwi zamknięte. Mhm. Piąty, niech przemówi broń. Nie mogę się doczekać, aż będę już w momencie, w którym... Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłby mądry wybór. Ale widać, nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupino były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep z trunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto, a słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą, jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir, szef miejscowej rosyjskiej mafii, Sul Voku Puncinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Ciekawe co. Wodka. Zacny trunek.
Rosjanie są strasznie szalonymi kierowcami. W pobliskim budynku wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby, a policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. Właśnie mi się tak wydawało, że tam jest dwóch. Mhm. I tu jest amunicja, no właśnie. A tam są shotguny. Tam się będę chciała dostać, na pewno. Zapiszmy i chodźmy dalej. Nagłówki okazały się przygnębiającą lekturą. Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyć. W ogóle jakbyście byli ciekawi, jeżeli wam się kojarzy ten głos, sprawdziłam. Radosław Pazura jest aktorem głosowym, podkładającym swój głos Maxowi. Więc moim zdaniem spoko. Zapomniałam. To był chujowy koktajl. Już był lepszy. Mam sporo amunicji do igla, więc dlaczego z nim nie pochodzić? Nie chcę stąd nic. Wybuchowych. Dwie apteczki na pewno się przydadzą. Zostawmy tam tych ciupunów w spokoju. Okej. Jaka się muzyczka włączyła. Wiem, że tam jest drugi. Zapomniałam, jaką Max Payne miał zajebistą ścieżkę dźwiękową. No dobra. Się zastanawiałam, skąd ten kurwa koleś był. No. Zdezelowany telefon w holu zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki ćpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan Payne? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odezwę. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujący chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hej, mówi komisarz Jim Bravura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. Mhm. Sam tego chciałem.
Tamten uciekł. Wiem, że uciekł. Amunicję tak zbieram. Dobra, tutaj nic nie zrobię. Tam też chyba nic nie zrobię, bo drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Mhm. Zaraz go zdobędziemy. Ktoś zostawił list. Na półce leżał klucz. Zobaczmy nagle ten wszystko list. Stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii, Gogniti, zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał odwdzięczyć. No. Albo będziemy zmuszeni działać. Nie każe iść po ciebie. A, jest policja. Nie strzelać! Jestem pokojowo nastawiona. Przynajmniej tak wszystkim wmawiam. Sam się wysadził? Tak, sam się wysadził. Są tu apteczki? Jakieś trzy są. Dobra. W razie czego jakby potyczka z Ingramem nam nie pykła. Ich. Uhuhu. Dobra, to było troszkę nierozważne. A to było niezwykle przerażające. Pamiętałam, że tak się stało. Okej. Okay. Tu gdzieś apteczka? Nie, to wczytajmy. Zabić go! Pięknie. Tak się dokładnie rozwiązuje sprawy. Pochodźmy z Ingramem. O, apteczka. Sześć. Strach doda ci skrzydeł. Tak jak pewien napój energetyczny. Bomby zniszczyły wszystkie schody prowadzące do biura Lupino. Mogłem się tam dostać jedynie z dachu sąsiedniego budynku. To oznacza, że schodzimy na dół. Jakby się nie uwaliło. Oj, ta prawdziwy koniec świata. Oj, nie dobrze. Prawie straciłem czucie. Ja zmroziłem sobie. Troszkę się ogrzaliśmy. Żeby dotrzeć na dach, należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Okej. Ale te drzwi są oczywiście zamknięte. Przywiozłem pizzę. Nie znam cię, spadaj, bucu. Okej.
Tak, czyli to do tych drzwi musimy iść jednak. Okej, dużo amunicji. Okej. Pochodźmy z Obrzynem. Co do diabła? To nie była najlepsza akcja w moim życiu. Stój! To już było niebo lepsze. Nie, nie strzelaj. Ja nie. Znasz tych matołów z pralni? Ja? Nie. No, to nie jesteś mi potrzebny. Co? Nie. Pralnia? Tak, znam. Wprowadź mnie tam. Dobra, już dobra. Okej. Tam nic nie ma, tak? No dobra, no to chodźmy. Zmieńmy na berety, bo mam takie wrażenie, że możemy się bardziej przydać. Poza tym mam jej full. Nie w tą stronę, tam. Wiem, że ten koleś nas szuka. Tak, bo on i tak by się z nami lał, więc... Okej. To nie było takie fajne. Ho, nie, nie ma bata. Pięknie. Okej, to jedną ten jeden postrzał sobie mogę odpuścić. W ogóle całkowita zmiana klimatu, nie? Okej. Policja, działania. Czy śnieżycy? Czy brawura? Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy? Jim Brawura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy? Jim Brawura. Zajęte. Zaraz. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy? Jim Brawura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Okej. Okay. Czekałam. Trochę tak jak dosłownie czekanie na toaletę, nie? Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Co ty kurwa miałeś w ręce? Broń
Bronxie narasta kryzys związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem Valkyrią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika agencji do spraw walki z narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii, Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte, podejrzany o kilka zabójstw w rejonie Chicago. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gończym. Komisarz Jim Bravura obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówiła Kira Silver. Okej. Aha! Tak mi się właśnie wydawało, że muszę wyskoczyć przez okno. W dzisiejszym odcinku... Nie chcę gadać z tym. Co zawsze tam trafiam. O, pięknie. To nie ja rozmawiam z różowym flamingiem. Rozmawia z nim ktoś, kto wygląda zupełnie jak ja, ale jest zły. Prawdziwy ja chowam się w cieniu i obserwuję to wszystko. Flaming mówi. Tutaj może. Okej, ktoś miał niezłego tripa. Okej. Zawsze są tylko niebieski i czerwony. No to zielony. Nie, nie zielony! No zdrowie, dziękuję, nie ma sprawy. Okej. Dlaczego nie mówisz, że drzwi są zamknięte, co? Max! Pani Pazura, zawiodłam się na panu. Najbardziej kultowy tekst. Chyba, że to nie tutaj. Ale nie wydaje mi się. O, znam to miejsce. Aż tutaj jeszcze amunicji do berety? Nie. Do śrutówki, tak? Ja tam śrutówek nie lubię. Nie, jak... Coś mi śrutówki nie leżą, szczerze powiedziawszy. Tutaj mogę wejść? Cholery, czekacie. Podkładają nam bomby, a wy co? Nic? Na co czekacie? To przecież wojna do diabła! 5. Vinny Gogniti? Właśnie ciebie szukałem. Payne! Cholerny gliniarz, od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo ty się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem! Kim ty w ogóle jesteś? O Boże! Boże, postrzeliłeś mnie! Już nie żyjesz, Payne! Na co czekacie, przygłupy? Załatwcie go! No już! Z przyjemnością, szefie. Gogniti zjał. Strach doda ci skrzydeł. O chuj! Na szczęście możemy to przewinąć.
Wiesz, że tu są dwie apteczki. Gogniti zostawił na biurku zgnieciony list. Adresatem był Don Puncinello, ale Vini nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariował. Za szybko tracimy ludzi i klientów. Gogniti śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Mhm. Vini Gogniti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gogniti musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Okej, musimy iść tutaj. Mniej więcej w tym miejscu. No. Gogniti postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. A. Dobra. Policyjna brutalność, rozdział 7. I początek tego rozdziału to jest miejsce, w którym ostatnim razem skończyłam nagrywanie, zanim zrestartowałam grę już z działającym dźwiękiem. Więc od teraz... To była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy. I wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej. Podmuchy mroźnego wiatru kłuły w twarz jak papier ścierny i żyletki. A lód pod moimi dłońmi i stopami był twardy i śliski. A gdzieś w oddali słyszałem wycie syren. To miasto mnie poszukiwało. No nie robiło najlepszej roboty, która ci nie mogło złapać. Mijałem Nowy Jork. Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów stanowiły tylko rozmazane tło. Gdy pociąg zwolnił, Gogniti znowu ruszył. Przy takiej ilości lanej się krwi, to słyszę, że chłop dalej żyje. Mhm. Musimy biec za nim. I w tym miejscu ja ostatnim razem skończyłam rozgrywkę. Więc ponieważ mamy jeszcze parę minut, więc polecimy sobie dalej. Oh. Dobrze. Zapisałam. Co się oni kurwa wzięli? Ty chuju. Dobra. Zapiszmy i... skaczmy! Pięknie. Skąd? Gdzie jesteś? Tam? Pięknie. Jeszcze nie mam tych fajnych tych półautomatycznych, a nie automatycznych. Zapisz. Okej. Amunicja do berety. Na pewno się przyda. Amunicja do deserta. Ręką się oparł.
to Pain. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie, robi się. Żaden problem. Cholę, w porządku. Co się stało? To Pain. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie, robi się. Żaden problem. W porządku. Co to jest? Szlak. Dobra. To Pain. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie, robi się. Żaden problem. W porządku. Co? Kurwa. To Pain. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie, robi się. Żaden problem. W porządku. Okej. Dobra. To było niezwykłe. Obydwie apteczki. No nie spodziewałam się czegoś takiego, ale chociaż w sumie tego typu lagi są czymś, czego się... Raczej powinniśmy spodziewać w grach mających X lat. A spróbujmy go tym granatem. Dorzucę? O, dorzuciłam. No proszę, jak cudnie. Ale tutaj też był jakiś... mamy dużo amunicji do Ingrama. Nie chcę jej wykorzystywać na razie. Bo z tym... Ugnity... Tak on miał? No, tu będzie dużo zabawy z tym gościem. Zapas do deserta. Okej, troszkę granatów. Zajebiście. O, glina. Znaczy, w sumie nie fajnie, ale... O, glina. Zapiszmy i idziemy dalej. Skąd kto? Nie mam pojęcia. Aha, chyba z góry, nie? Ktoś się bardzo mocno stara. Poproszę windzie.
Przepięknie. Jest tam na dole coś? Jakaś amunicja albo apteczki? No tylko trochę Ingram, ale akurat Ingram mnie nie interesuje, bo go nie używam, przynajmniej na razie. Ale zaraz zacznę. Wiecie co? Jesteśmy w trakcie poszukiwania, ale tutaj będzie dość trudna walka z bossem wkrótce. Więc w tym miejscu wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę. Będziemy gonić naszego nieprzyjaciela w kolejnym odcinku, a w tym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.